Początek. Jesteśmy na ulicy U Golfu w Pradze, gdzie przypadkiem lub nie zabłądziła pewna rzeźba. Pole golfowe ozdobiono ciekawymi formami, ale to pikuś. Szukamy czegoś większego. Czegoś, co ma na imię in utero, warto przetłumaczyć ten zwrot, i wyszło z głowy i spod ręki Davida Czernego. Co jeszcze podarował Pradze Dawid, dowiecie się po oglądnięciu tego filmu. Etap pierwszy. Wyruszamy metrem do obiektów oznaczonych napisem Must See. Hradczany. Wzgórze z bukietem cudów architektury. Standard. Wzgórze Petrzyn. Tu robi się ciekawiej. Pokażcie mi gdzie indziej na świecie drogę krzyżową z karuzelą. Czeska wieża Eiffla w stylu plagiatu z typowymi panoramami. I schody. Jeden z nich doprowadzą nas do niemieckiej ambasady i do déjà vu. Podobnie jak w roku 1990 porzucony trabant i kolejka po azyl, tym razem to dni otwarte i jedyna okazja, aby zobaczyć skrywaną przez Niemców tajemnicę lat 90., której artystyczną formę nadał David Czerny. Quo vadis. Internowanie rzeźby i obecna sytuacja skłaniają do powtórzenia pytania. Quo vadis Deutschland. Etap drugi. Kierunek wyspa Kampa, w pobliżu której w latach 70. zacumowali praskie dzieci kwiaty, o czym świadczą liczne ślady na murze zwanym Lennon Wall. Przekraczamy kanał alla Wenecja i wpadamy w objęcia wyspy Kampa. W parku i w pobliżu muzeum Kampa rozbiegły się bobasy. Bobasy made by David Czerny. Każdy z nich ma kilo 130 i nie wiadomo co w buzi mieści. Ciekawe co to znaczy. Ciąg dalszy nastąpi.